Dzień dobry, witam się z Wami, Lwy, bardzo serdecznie w pytaniu miesiąca września. Zaglądniemy w Waszą energię ogólną, zajrzymy w rozkład mówiący i pokazujący Waszą energię, więc będę tu starała się wyciągnąć wszystko, co najlepsze dla Was, tak abyście z korzyścią dla siebie wykorzystywali to, co karty pokazują. Potem zajrzymy, drodzy, przesłania, następnie w horoskop już na poszczególne sprawy, co tam w pracy, w miłości, w sprawach urzędowych, administracyjnych, w załatwieniach. Na koniec, Lwy, to jak będziecie rezonować z innymi znakami zodiaku, czyli patrzymy Lwy kontra Barany, Lwy kontra Byki i tak przez cały dom znaków, wszystkie 12 domów, tak? Na jedną kartę i anielskie przesłanie, wsparcie na koniec. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, możemy nie rezonować w danym miesiącu. Proszę się nie zniechęcać. Zachęcam bardziej tutaj w tym wypadku do tego, by szukać znaków specjalnych. A jak je obliczyć, tych znaków dodatkowych? A jak je obliczyć, napisałam w karcie społeczności u mnie na profilu YouTube. Zajrzyjcie, warto korzystać jeszcze z czytań dotyczących znaków z ascendentu Wenus, Mars, Księżyc. Zajrzyjcie, serdecznie zapraszam. A teraz rozpoczynam tasowanie i skupiamy się na energii ogólnej dla Was, Lwy, na wrzesień. Proszę, pokażcie karty, pokażcie Lwom ich energię, energetykę, rady, wskazówki na ten czas, które mogą odnieść do każdej sfery ich życia i oprzeć się o każde, oprzeć się w ramach każdej sytuacji, która zaistnieje w ich życiu we wrześniu. Ok. Lwy, energia ogólna. Patrzymy. Energia centralna, dwójka mieczy. Na dwójka mieczy jest taką energią błądzenia po omacku, czyli tak jakby człowiek w danym momencie nie wiedział, jaką ma podjąć decyzję, nie jest pewny tego, co ma myśleć, czuje, że są jakieś niejasności, czuje, że błądzi w swoich myślach, może też wie, zbyt wiele te myśli kombinują i raz jest takie podejście, raz jest takie, co budzi Waszą nieufność, niepewność. Nie potrafimy w dwójce mieczy podjąć jasnej, klarownej decyzji. Może czasami potrafimy podjąć jakiś stosowny kompromis, żeby była jakaś ugoda. Natomiast to, co radzi dla Was dwójka mieczy, bo tak tutaj tę energię przedstawiam, byście z korzyścią dla siebie wyszli w tym rozkładzie, dwójka mieczy. Zauważajcie coś więcej niż oczy Wam pokazują. Używajcie swoich pozostałych zmysłów. Nasłuchujcie, dotykajcie. Dwójka mieczy, zawieraj kompromis, ale na jasnych warunkach. Staraj się podejmować, drogi Lwie, decyzje w tym miesiącu, żeby okazje, przed którymi stoisz, wybory, przed którymi stoisz, nie okazały się w pewnym momencie nieaktualne. Zwracaj także uwagę, drogi Lwie, na niejasną komunikację po drugiej ze stron, czyli od osób, z którymi funkcjonujesz, od osób, które będą do Ciebie, Lwie, wychodziły. Bo w dwójce mieczy ktoś ma niejasne ruchy wobec Was, niejasną komunikację, nie wiadomo, co o tej osobie myśleć. Trzeba więc ufać nie tylko temu, co się widzi. Co pomaga lub przeszkadza? Karta zmartwychwstania. Mówię o tym w negatywie, że dosyć często nie potrafimy oczyścić się z jakiejś atmosfery. Nie potrafimy, Wy, Lwy, nie potrafiliby, macie trudność, może tak, macie trudność może z wydostaniem się z jakichś wzorców, sposobu myślenia, światopoglądu, ze wzorców, schematów zachowań, że ciągle jakby pewien powtarzający się schemat lub błąd jest non-stop generowany. A więc karta zmartwychwstania jako rada dla Was mówi o tym, aby starać się coś zmieniać, aby starać się podsumowywać pewne swoje działania.
no postawić przed, no na przykład dokonać własnego bilansu. Starać się po prostu też oczyszczać energetycznie, uwalniać się z pewnych rzeczy i uciążliwości, starych rzeczy, starych gratów, które są takie obciążające. Dawać sobie szansę na to, żeby się wyzwalać z czegoś, co jest takie dla Was niejasne, niepewne, budzi jakiś niepokój, powoduje poczucie niepewności. I także zmartwychwstanie mówi o tym, że czas wdrażać jakieś zmiany w swoim życiu. Coś z inną, odświeżoną energią robić. To może dotyczyć starych spraw, to może dotyczyć czegokolwiek, w czym teraz jesteście. Natomiast potrzeba Wam świeżego spojrzenia na pewne rzeczy w tym miesiącu. Co w podstawie? Macie kapłankę. Kapłanka to są właśnie jakieś tajemnice. No i tutaj podstawową kwestią będzie na ten czas lwy, abyście kapłankę wykorzystali dla siebie jak najlepiej. A co to znaczy? Kapłanka jest godną zaufania kobietą. Czyli jeżeli ktoś powierza Wam sekrety, powierza swoje tajemnice, wstydliwe sprawy, kapłanka mówi, zachowuj to dla siebie. Jeśli stoicie przed trudnymi wyborami i decyzjami, najpierw trzeba się zastanowić, pobrać cenne informacje i dopiero wtedy działać. Kapłanka też mówi o tym, że przyjdzie Wam w tym miesiącu tak zwane olśnienie. Przyjdzie do Was w tym miesiącu informacja, której się nie spodziewaliście. I to dzięki kapłance. Ona odsłania w końcu jakąś tajemnicę, jakąś wiedzę, która jest Wam potrzebna i będzie w tym czasie przydatna. Dodatkowo kapłanka mówi o troskliwości, skrupulatności, mówi o nauce, o spokoju wewnętrznym, o pracy nad sobą, o dbaniu o swój cykl hormonalny, tu o kobietach. Karta kapłanki mówi o cyklu hormonalnym. Ponadto idąc dalej, karta mówi, by nie chować się, nie ukrywać, odsłaniać się troszeczkę, nie mieć jakiegoś poczucia wewnętrznego wstydu, czy skrępowania niepotrzebnych takich może tajemnic. Zwracać uwagę na takie energie, że gdy coś wisi w powietrzu, że czujecie, że ktoś jest dwulicowy, wychodzi z jakimś niejasnym komunikatem do Was, aby to odsłaniać, aby się od tego też odcinać, aby taką atmosferę pomiędzy ludźmi, Wami i osobami, z którymi będziecie mieć do czynienia w tym miesiącu, aby oczyszczać się z tego. Nie tkwić w takich energiach niejasności, dwulicowości. Co odchodzi do przeszłości? As mieczy. As mieczy mówi o tym, że to, co nie zostało odcięte, nie zostało zakończone, czas teraz finalizować, czas podjąć konkretne decyzje. Czas też pracy nad sobą, czyli nauki. Czas logicznego myślenia, czas podejmowania konkretnych i stanowczych decyzji. Wasze myśli, marzenia, nastawienie. Karta gwiazdy mówi o pomyślności, o tym, że musicie, no powinniście w tym miesiącu wierzyć, karta gwiazdy to mówi, powinniście wierzyć w swoje szczęście i opatrzność, którą macie nad sobą, czyli uwierzcie w opiekę sił wyższych, w swoje szczęście, w to, że ono Wam sprzyja. Ona ponadto zwiastuje też czas, kiedy warto by było pokazywać się, warto by było odsłaniać się, warto by było zwracać uwagę na otoczenie, na ludzi, by identyfikować ich intencje, by identyfikować i odsłaniać też pewnego rodzaju tajemnice. Gwiazda jest wielkim szczęściem, więc jeśli macie jakieś pragnienie i marzenie, warto by po nie sięgać, je spełniać, ufać losowi, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ufać przede wszystkim też sobie, temu wewnętrznemu szczęściu, które macie w sobie. Karta gwiazdy, starajcie się pokazywać, błyszczeć,
udzielać wsparcia, korzystać ze wsparcia. Starajcie się też inspirować ludźmi, którzy coś osiągnęli w życiu, jeśli tego potrzebujecie. Nie zamykajcie się, tylko pokazujcie się, błyszczcie, a gwiazdka dla Was zaświeci, szczęście Wam, gwiazdka zabłyśnie i szczęście do Was się uśmiechnie. Karta siódemki mieczy będzie też zwracała uwagę na pewnego rodzaju straty energetyczne, a straty energetyczne to nie tylko typowy wampiryzm energetyczny, czyli osoby są, które bardzo dużo pochłaniają Waszego czasu i tym samym Waszej energii. To też tutaj może być. Karta gwiazdy mówi o dużym otoczeniu, dużej ilości osób, które może będą chciały z Wami kontaktu, natomiast warto się tutaj chronić. Warto zwracać uwagę na to, żeby nie wychodzić ze wszystkim za bardzo do ludzi, a szczególnie z plotkami, opiniotwórczością, ze swoimi pomysłami. Pewne rzeczy warto zachowywać dla siebie, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa, że to nie wyjdzie gdzieś na zewnątrz. Karta siódemki mieczy jest też kartą, według mnie, oprócz tego złodziejaszka, który tutaj jest pokazany, który coś ukrywa, który coś zasłania, nie mówi wszystkiego, w komunikacji stosuje półprawdy, pokazuje również o bezwartościowych rozmowach, żeby na to uważać, o bezwartościowym laniu wody, o takim fałszywym pijarze, aby właśnie takie energie odsłaniać w tym miesiącu. Macie tu mieczowe karty w tajemniczości, ale tu trzeba się nastawić optymistycznie, że jednak wiele będziecie mieć szczęścia i tej intuicji też własnej do ludzi, do pewnych sytuacji. Z pewnych rzeczy trzeba się odsłaniać, z pewnych rzeczy się lwym trzeba oczyszczać, nie powielać tych samych schematów, uczyć się też myśleć na nowo, podsumowywać pewne działania, rozwiązywać swoje problemy, postawić raczej na logikę, tutaj jest pokazane, że logiczne myślenie będzie tutaj miało też duże znaczenie. Odcinanie się też od niewłaściwych zachowań, od niewłaściwych osób, od tajemnic, rozwikływanie tych tajemnic. No i macie tutaj w potencjale, w podstawie i w nastawieniu karta gwiazdy, a tutaj karta kapłanki. Przypominam także, że tutaj karta gwiazdy z kapłanką. Tutaj będzie trzeba zwrócić kobiety uwagę na sprawy hormonalne, sprawy cyklu, a w gwieździe na sprawy nawadniania organizmu, tego balansu wodno-lipidowego w organizmie. Bo gdzieś jakby coś umyka. Idąc dalej, proponuję Wam, karta siódemki mieczy proponuje Wam, abyście to Wy wykazali się sprytem. Abyście odnajdywali okazję, aby coś gdzieś dla siebie usłyszeć, aby pewne informacje dla siebie złapać. I dbajcie o to, by w relacjach osobistych nie tworzyć takiej energetyki, gdzie któryś z Was, jedno z Was nie chce mówić do końca całej prawdy, bo ma obawy o to, jak zostanie to przyjęte. To jest taka energia i takie zachowanie nieszczere, nieprawdziwe, no, które wnosi już z góry jakieś tajemnice. No warto tutaj, jeśli chodzi o osobiste relacje w karcie siódemki mieczy, no nie stosować takich niedopowiedzeń, półprawd, ukrywania wszystkiego przed partnerem, przed przyjacielem. Do tej energetyki mam dla Was jeszcze przesłania od aniołów i przodków. Aniołowie, przodkowie, lwy są w karcie dwójki mieczy. Pokażcie proszę przewodnictwo na ten czas, na wrzesień. Często też dwójka mieczy mówi, chyba wspomniałam o takim rozsądnym kompromisie, który dosyć często musimy zawrzeć w danej sytuacji. I już patrzymy na przewodnictwo. Lwy. Do dwójki mieczy proszę o przekaz przewodnictwa. Członek starszyzny wyłam się z rodowych schematów.
I to tutaj mówi karta też odrodzenia zmartwychwstania. Pewne rzeczy muszą się zmienić. Na nowo trzeba do pewnych spraw, które dotychczas wyglądały tak, a nie inaczej, podejść. Nowego podejścia Wam tutaj potrzeba, ale też musicie zwrócić uwagę, kto narzuca Wam w Waszym życiu takie, a nie inne schematy. Może rodzina, najbliższe otoczenie, może jakaś osoba starsza się tu pokazuje. Takie rodowe przyzwyczajenia, takie matryce. Może Wam coś nie pasuje i chcecie z tym skończyć, coś po prostu zmienić, więc może warto na to też zwrócić uwagę, że z pewnymi rzeczami może czas już zakończyć albo prowadzić je już na nowo, odświeżyć coś. Magiczne syreny, delfiny, lwy w dwójce, mieczy we wrześniu. Co powinny od Was usłyszeć? Proszę, pokażcie przekaz. Synchroniczność. Odpowiedź na Twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. Synchroniczność jest także wskazana w dwójce mieczy. Życzymy zdrowia sąsiadowi, który właśnie kichnął. Ok, to przechodzę do horoskopu. Otwarte mam okno, jest upał. To teraz horoskop. Ok. Przetasuję troszeczkę karty. Za odgłosy z góry przepraszam. Życie. W mieście tak jest. Na wsi również. Na wsi za to pieski szczekają, koguty pieją. Rolnik pracuje w polu. Ok. Pokażcie proszę karty, horoskop. Co u osób spod znaku lwa we wrześniu w sprawie pracy, co w pracy, czy single znajdą miłość, co z tą miłością u singli, co w związkach, a także na sprawy formalno-administracyjne, urzędowe. Jeśli coś załatwiają ważnego, to na te załatwienia pokażcie karty lwom, co może się wydarzyć. Dobrze, lwy, horoskop. I patrzymy. Osoby szukające pracy. Pustelnik. Dwójka kielichów. I do końca tego miesiąca myślę, że pozytywnie. Bardzo pozytywnie według mnie. Na początku we wrześniu, tak jakby w tej karcie pustelnika, nic się specjalnego nie szykuje. Wy może na coś czekacie, może próbujecie określić się, czego chcecie. Tutaj natomiast, idąc dalej, pokazuje się możliwość zawarcia umowy. Pokazuje się bliżej października. Umowa, praca, wrzesień, październik. Wynegocjowanie sobie czegoś, podpisanie umowy. A już na pewno będą jakieś rozmowy kwalifikacyjne. Zwróćcie tylko jeszcze proszę na co uwagę. Dziewiątka kielichów i ósemka mieczy. Tak. Żeby się w jakiś sposób tutaj nie ograniczać, nie przejmować. Starać się nie za bardzo podkreślać te swoje błędy, tego czego się tak bardzo nie potrafi. Trzeba mieć na wszystko elokwentną odpowiedź. Dobrze się przygotować. Tutaj karty pokazują, a z mieczy to są podpisywanie dokumentów, rycerz mieczy to są negocjacje, poważne rozmowy. Rozmowy, które mogą wnosić tutaj wiele. Pokazani jesteście jako osoby doświadczone, wykształcone. Jeżeli nie, to jest tutaj mężczyzna, który będzie, to są bliźnięta waga, wodnik, który będzie w tym czasie dla Was szukający pracy miał jakieś znaczenie. Zatem wrzesień, październik, praca jest dla Was jak najbardziej. Co tam w pracy? W pracy początek września w dziesiątce buław. I przy ósemce buław mówi, abyście nastawili się na proszenie o pomoc. Nie wszystkie obowiązki może warto brać na siebie. Dobrze, lwy? Budowanie fajnej, przyjacielskiej atmosfery. Tutaj dwójka mieczy. I as denarów.
Ok, zacznę od początku. Dziesiątka buław mówi o przesileniu, o tym, że chce się wreszcie coś skończyć i ciągnie się na siłę, przez co można popełniać błędy, gubić się w tych obowiązkach, gubić się w tych czynnościach. Warto prosić o pomoc. Otoczenie w czwórce buław mówi, że jest fajna, przyjacielska atmosfera, ale także wy tu stoicie pracujący przed wyborem, jakaś okazja wam się tutaj pojawia. Nowego projektu, nowego stanowiska lub zupełnie nowej pracy i wy się nad tym będziecie bardzo poważnie zastanawiać. Wygląda na to, że początek października to są już rozmowy w tej sprawie. Natomiast dwójka mieczy, pamiętajcie, jeśli zbyt długo się w dwójce mieczy namyślamy, to może jakaś okazja fajna wam przepaść. Jeśli planujecie autentycznie podjąć jakąś nową pracę, coś tam zmienić, no to jest wam tutaj na korzyść. Zobaczcie sobie, a przynajmniej warto podejść do rozmów kwalifikacyjnych, tak? Single. Trójka kielichów. Mag. Królowa mieczy. Siódemka mieczy. Popatrzmy, co tam dalej. Jeśli chodzi o Was single, a jeszcze nie kończymy, jeśli chodzi o Was single, to ja w trójce kielichów widzę poznanie kogoś spod znaku bliźniąt. To będzie bardzo towarzyski facet, gadający, nawijający makaron na uszy, no super facet. Ale niektórzy z Was jesteście osobami tutaj słuchającymi, mocno dojrzałymi i nie za bardzo wierzycie w takie zagadywajki. Czujecie może według Waszego własnego doświadczenia, że nie jest to osoba, która jest poważna, tak? Że to jest zbyt lekkie traktowanie. I póki co, patrzyłam tu już wrzesień i zaczęłam październik, jeżeli już to... No, według mnie nic się tu nie będzie zmieniało, dlatego że pokazuje się, co i owszem, giermek denarów, który będzie mówił o nauce relacji, możliwych spotkaniach, natomiast u Was jest jakaś obawa o to i póki co nic się tu nie zmienia w karcie umiar. Natomiast jeżeli pośród tego towarzystwa pokaże się Wam królowa mieczy, bliźnięta waga wodnik i Wy będziecie, pojawi się na Waszej drodze taka kobieta, to wydaje mi się, że to będzie taki może dobry początek, ale jeszcze to nie będzie się rozwijało za bardzo do przodu. To będzie taka nauka relacji przy tej osobie. Jeszcze to wszystko nie będzie takie pewne i nie wszystko będzie tutaj takie jasne. To jest jakaś nowość dla Was, taka kobieta i póki co tutaj będzie nauka tej relacji, jakieś obawy, swego rodzaju zatrzymanie w karcie umiar. Jakiejś takiej spektakularnej, wielkiej miłości na razie karty tutaj Wam nie pokazały. A co w relacjach? W relacjach tutaj dbanie o bezpieczeństwo finansowe przede wszystkim. Na początku w relacjach czwórka denarów mówi, że no, relacja spełnia już swoje, jest taka jakby spełniona, ktoś nie chce więcej nic zrobić, ale na podłożu rodzinnym, rodowym, majątkowym może się coś tutaj wydarzać. Może tu mowa o tym, że pojawi się w rodzinie dziecko. Pojawi się w rodzinie dziecko, że są tutaj teraz tak, w pierwszej połowie, może po kolei, w pierwszej połowie pokazuje się, że istotne będą sprawy rodzinne, rodowe, sprawy związane z nieruchomościami, z tradycjami. Pokazuje się także dziecko, czy nowa droga zawodowa jednego z członków rodziny. Natomiast dziesiątka mieczy pokazuje jakiś błąd, jakieś poważne potknięcie. Dziewiątka mieczy, które spowoduje, spowoduje taki jakiś problem, nakręcanie się. Problem nakręcania się i trzeba będzie rozwiązać to, a z buław mówi, żeby wdrożyć jeszcze jakieś działanie, wdrożyć jakieś porozumienie, dogadać się z kimś, ale to też jest mowa o tym, że w relacjach może pojawić się i z zaskoczenia ciąża, i potknięcie na płaszczyźnie romansowej. Tak to wygląda w relacjach. Początek w takim
spokoju, braku jakby inicjatywy, braku ruchu, swego rodzaju nawet może ograniczeniach, funkcjonowania w utartych schematach, sprawy rodziny i fundamentów, osób starszych też tutaj będzie coś dotyczyło, będzie trzeba może skontaktować się lub poprosić o wsparcie kogoś starszego z rodziny, może to mieć związek z dziećmi, pojawia się także tutaj ciąża, która to dziecko wydaje się być jakimś błędem, problemem i albo będzie trzeba zawrzeć w związku z tym jakąś decyzję, podjąć decyzję o zawiązaniu relacji, bo na przykład ta ciąża jest z zaskoczenia, lub no, w związkach pojawia się jakiś romans, tak? Wkrada się jakiś romans. To są karty bardziej tutaj do października. Idąc dalej, ostatnie zagadnienie, sprawy urzędowo-administracyjne mają się całkiem nieźle. Mają się całkiem nieźle. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, żeby tutaj jakiejś wiedzy, informacji nie przegapić. Jeśli się na jakieś spotkania umawiacie, to o tym nie zapomnijcie. Karta kapłana wnosi, że będzie potrzebna rada, doradca, ktoś dobry, mądry, żeby pomógł Wam naprawić jakieś błędy, żeby więcej nie stracić. Tak się to tutaj w tych kartach dla Was pokazuje. No to teraz przechodzimy sobie do rozkładu, jak będziecie wibrować, jakie energie będą między Wami a poszczególnymi znakami zodiaku. Już sobie patrzymy, zaglądamy, co mają tutaj do zaoferowania, jakie energie poszczególne znaki zodiaku dla Was. Barany. Barany. Dla relacji osobistych przypuszczalnie niektóre barany albo Wy od siebie jesteście oddaleni ze względu na pracę wyjazdową, więc z baranami macie dystans z powodu pracy, wyjazdów i taki kontakt online, internetowy. Natomiast w niektórych relacjach oczywiście jak najbardziej ta szóstka mieczy mówi o tym, że się oddalamy, jest oziębienie, odejście, wyjazd. Tak więc takie tutaj karty są dla Was pomiędzy baranami. Teraz patrzymy na byki. Z czym byki? Byki bardzo fajnie, optymistycznie, może z jakąś propozycją, może razem gdzieś pójdziecie, może gdzieś razem coś zaczniecie. Paź buław jest bardzo chętny, optymistyczny, dobrze nastawiony do życia, do ludzi. Teraz bliźnięta. Bliźnięta. Tu do czynienia ze starszą siostrą, może mamą, może żoną. Fajna, empatyczna energia, opieki, empatii, zrozumienia, pocieszenia. Może to mama wasza. Patrzymy dalej, ale i lwom może się po prostu podobać jakiś bliźniak lub bliźniaki. Będziecie atrakcyjne dla, lub wy lwy będziecie atrakcyjne dla bliźniaków, dla osób z znaku bliźniąt. Dobrze, raczki. Z rakami jakieś rozczarowanie, coś poszło nie tak, może źle się w czymś zrozumieliście, nie dogadaliście. Jedna ze stron może miała jakieś inne, odmienne oczekiwania, jest rozczarowanie, niezadowolenie, zranione serduszko, jakaś uszczypliwość, jakaś zadra, trzeba to sobie wyjaśnić, nie trzymać, tylko na chłodno ocenić. A wy lwy, jak z własnym znakiem będziecie się dogadywać? Z własnym znakiem? O, lwy niektóre czekają na przyjazd innego lwa, na wieści oczekujecie. Bardzo pozytywna w perspektywach energia. Może niektóre z Was, lwy, będziecie zainspirowani dzięki jakiejś osobie, może będziecie chcieli poszerzać swoje horyzonty, da Wam szansę na coś, na rozwój. Widać tutaj rozwój w przyjaźni. Panny. Panny tutaj... no właśnie. Jest pomiędzy Wami czwórka kielichów, no co może mówić o tym, że jest jakieś rozżalenie, zniechęcenie, próba dania
jednej ze stron szansę, a druga zaś strona tego nie widzi, druga zaś strona tego nie dostrzega. To na to sobie zwróćcie uwagę, żeby też może lwy, jeżeli panny stosują jakąś taką, takie sposoby na sprawdzenie Was, no to może warto porozmawiać o tym, że to nie jest po prostu w porządku takie sprawdzanie, takie tworzenie sztucznego focha, obrażalstwa. No ciekawe, jak on, ona zareaguje. Coś takiego tu jest pokazane. Ktoś już taką niechęć jakby czuje albo testuje. Patrzymy sobie dalej, jak z wagami. Mam nadzieję, że Was tutaj nie zanudzam. No i paź pentakli. Z paziem pentakli w wadze to jest praktykant, to jest młodsza od Was osoba, więc może wagi jakieś w pracy będziecie spotykali, młode, nowo zaczynające swoją pracę, staż, praktykę, ale to jest też energia bardzo pozytywna, bardzo taka stabilna, poważna. Taki młody człowiek, no, zainteresowany poważnie życiem zawodowym, nauką, nauką relacji. Pomiędzy Wami a wagami może być też taka energia nauki relacji i wspólnego korespondowania, wspólnego dogadywania się, taka lekcja jakby, tak? Oj, to tutaj skorpiony. Pomiędzy Wami a skorpionami lwy macie dwójkę mieczy. Ona wnosi o jakichś niejasnościach. O tym, że ktoś tu nie chce się zdeklarować, podjąć, widzieć czegoś. To jest taka energia właśnie braku decyzyjności, sztucznego kompromisu, zwracania uwagi na rzeczy nieistotne. To tu takie błądzenie po omacku. Może Wy w ogóle nawzajem nie będziecie potrafili siebie zrozumieć, tak? Strzelce. Strzelce. Dziewiątka mieczy. Z niektórymi strzelcami będziecie chcieli zakończyć relację. Tak mi się wydaje, że sens powiek Wam coś spędza. No dziewiątka w mieczach mówi o tym, że no, macie jakieś przeczucia co do danej osoby, nie za bardzo chcecie już to kontynuować, macie już problemów z tą osobą dosyć i chcielibyście się z tego wyrwać, wyswobodzić, wyśmić koszmarki. Bierzecie też może właśnie zbyt wiele względem strzelców na siebie, po prostu. Teraz jeszcze koziorożce, wodniki i rybki. Koziorożce to jest as kielichów. Z koziorożcem może zaiskrzyć, ktoś będzie bardzo ochoczy i przyjaźnie nastawiony, będzie się angażował, może tu jakaś nowa miłość się pojawia między Wami a koziorożcami, no coś ruszy między Wami, coś bardzo pozytywnego, tu jest szczerość, tu jest zrozumienie, tu jest po prostu chęć od serca, tak? Od serca jest tutaj taka energia wzajemnie wobec siebie. A idąc dalej, mamy wodniki. Wodniki w księżycu. Jeżeli między Wami a wodnikami jest księżyc, to znaczy, że są jakieś niejasności, jakieś podejrzenia wobec siebie, niepotrzebne snucie czarnych scenariuszy, wyolbrzymianie jakiejś sprawy czy sytuacji. Mogą być tutaj jakieś plotki, zazdrość. Zwróćcie na to uwagę. Księżyc nie mówi całej prawdy. Tu jest wyolbrzymianie i no, pewne fakty, albo raczej iluzje, które się tworzy w księżycu, nie mają przełożenia na rzeczywistość. I trzeba mieć tu wiele intuicji do osób spod znaku wodnika. Ryby. O, tutaj złapała się karta. Ryby w królu buław. A ryby w królu buław będąc, no to takie, to taka energiczna energia. Ryby mogą być dla Was wsparciem, przyjacielem, mężczyzną, który jest fajnym, przedsiębiorczym człowiekiem, który Was zainspiruje i będzie popychał do działania. Taka energia temperamentu, chęci do życia, kreatywności, zdecydowania, chęci po prostu do życia, wiem czego chcę. Takie coś między Wami a rybkami tutaj się pokazuje. Tu jest też to wsparcie biznesowo-zawodowe, żeby z czymś ruszyć do przodu. Energia bardziej pasująca właśnie do ognistej energii, no ale ryby są właśnie w tym królu buław.
Oczywiście między wami i rybami w tym królu buław może być właśnie ten mężczyzna, stricte ten mężczyzna. Stricte ten mężczyzna, czyli baran, lew, strzelec. Facet, który jest z przeszłości, który ma związek nie tylko z biznesem, pracą, jest przyjacielem pomocnym, ale też jeśli chodzi o relacje osobiste, jeśli pomiędzy rybami a wami, lwy, będzie ten mężczyzna, to oznacza, że dotyczy to też relacji, może też to dotyczyć relacji osobistych, romansowych, tak, związkowych, które będzie trzeba wyjaśnić, może rozliczyć. Przeszłość lub wspomnianie też o nim może być, do ryb możecie o kimś opowiadać, tak? Wspominać kogoś ze swojej przeszłości, burzliwego związku na przykład lub nieudanego. Coś takiego uważam, że jest w tej energii, w tej karcie. I na zakończenie mam dla was przesłanie anielskie. Pokażcie anioły, jakie wsparcie anielskie potrzebują lwy na wrzesień. Lwy są w dwójce mieczy. Co dla nich ważnego? Co jest im jeszcze potrzebne? Pokażcie proszę kartę. Lwy. Anioł dojrzałości, doświadczenie, powaga, wynagrodzenie. Anioł dojrzałości. On mówi o momentach, on się pojawia wówczas, ten anioł dojrzałości, gdy w pewnych sytuacjach nie jesteśmy traktowani poważnie, nie traktujemy poważnie sytuacji. Brakuje nam doświadczenia, wiedzy. Nie traktujemy poważnie i jesteśmy niedojrzali. Więc tutaj jest zachęta do takiej postawy. Do budowania w sobie większej pewności siebie, opieraniu się na swoich doświadczeniach i wyciąganiu lekcji z tego. I o poważnym traktowaniu pewnych istotnych spraw. I tak jakby właśnie ta dojrzałość wzrastała, wzmacniała się w was poprzez takie podejście. Drogie lwy, bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność na tym czytaniu. Niech wam się spełnia co najlepsze z tych kart. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Powodzenia, pomyślności, dużo pozytywnej energii, pozytywnego nastawienia do siebie, do ludzi. Pora się żegnać. Do zobaczenia, usłyszenia w następnych filmikach. Miejcie się dobrze. Pa, pa.